Ja bym się chcę ubrać. Ja bym się chcę ubrać na te odcinki, wiesz? Ja muszę jeździć tym rowerem. E, nie będę ze sobą całej szafy zabierać. Ty masz łatwiej, możesz, wiesz? No. Ty sobie wstajesz i już jesteś w studiu. A widzisz, tutaj jest trochę koszulek. Ja myślę, że mogę mieć dla ciebie coś takiego. Taki, 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 taki garniturek. o. Co to jest? No, zobacz. Sobie. Co to jest takiego? Film Heretics, fajne, miłe, Uuu. sympatyczne, wysoka jakość. Tutaj wszystko, no co ma być, lera. to jest. O, no, cholera. Kurczę, tylko że to jest Elka To za duże na mnie. Za duże na mnie. Ale może? Może jest jakiś widz, który chciałby taką ereczkę założyć. Jeśli tak, to wystarczy, że pod tym, prawda, filmem napiszesz. No właśnie, co napiszesz. No właśnie, w, po w komentarzu pod tym filmem, żeby wziąć udział w giveaway'u naszej koszulki, musicie napisać, jaki najbardziej polski skład może złożyć Team Heretics na przyszły rok, ale utrudnienie jest takie, że nie możecie wykorzystać zawodników, którzy. Team Heretics już występowali. Tak jest, a więc jeśli chcecie założyć taką koszuleczkę, to wystarczy podziękować Aliorbankowi i napisać ten komentarz, bo to właśnie od nich to jest. Przypominamy również, żeby zakładać te piękne konta, w których znajdziecie karty Aszki, Renektona i Lulu. Partnerem kanału jest Bank. Dzisiaj przyszedł czas na to, żeby w końcu porozmawiać o rozliczeń? Y trochę tak, trochę tak. Przed czas, żeby porozmawiać o finale Leca, ale nie tylko o tym, bo. U nas w Polsce zawsze trzeba się pokłócić o rzeczy. No i również przy okazji finałów yy, tejże imprezy mieliśmy okazję śledzić całkiem pokaźną dramę Twitterową o Kostrimu, więc myślę, że od tego zaczniemy, a potem. Dobrze, przejdziemy do że to się finału. wydarzyło, bo o finale to. <laughs> Szczególnie, że nas trochę ominęły emocje związane z wielkim finałem, bo my w tamtym czasie byliśmy na Trifcie. No, i tak szczerze, to to. Średnio w warunkach polowych się ogląda takie wydarzenia. A potem gdzieś na replayu, jak już znasz wynik, no to nie jest to samo. No tak. A szczerze mówiąc, ja a właśnie tak. z tego trzeba było słuchać Nwariana z Leo. No tak, a myśmy. No to, to nic to nie pomaga. Myśmy zobaczyli co, razem z jakąś połowę pierwszej mapy, gdzie był straszny młyn, a no tak. potem już na własną rękę musieliśmy się doedukować. Więc przejdziemy do tego, co jest tematem trochę gorętszym i on w przeciwieństwie do meczów sportowych, on się nie przedawnia tak szybko, mianowicie kwestia dramy, dramy między Nerwarianem a Natanem z Gorzykiem, Natana możecie kojarzyć, możecie Czy nie kojarzyć drama to jest duże słowo, I to w sumie nie jest do końca drama, tam się chyba nie kłócą ze sobą no, może oni bezpośrednio nie, znaczy powiem tak jeżeli już ktoś się kłóci, to Nerwarien, a na ten raczej nie. Na ten raczej otwiera zarzuty. Czekaj, Nerwarian napisał tak. Finały lec, znak równości GTA RP. I tam jest taki klip. Możecie sobie zobaczyć u Nerwariena na, na Xie. W każdym razie zrobiło to 1200 lajków i ponad pół miliona wyświetleń. Tak, generalnie idąc od samego początku. Zostali ogłoszeni co-streamerzy na finały leca. W różnych krajach, no i w Polsce był to e, Natan Zgorzyk, między innymi. Nie pamiętam, kto był drugim gościem. Na pewno nie Nerwarian. Lewus? Nie. No Dobra, mniejsza z tym, mniejsza z tym. E, ja to znaję. Mój błąd, że zapomniałem e, to, to z, z powrotem sprawdzić. W każdym razie nie było to e, jakby zaproszenie Natana z Goszyka, gościa, który jest tiktokerem i jakby ze Ryba. sportem. Ryba, tak? Tak. No tak myślałem, który nie ma ze sportem za wiele wspólnego, jeżeli chodzi o tworzone treści, aczkolwiek gdzieś tam w tych środowiskach sportowych powoli zaczyna się pojawiać na jakichś imprezach. Ehm, no to ludzi już zdziwiło. No ale okej, okay. pojawiły się jakieś głosy od Silvana między innymi, że w sumie to ciekawe, żeby taki eksperyment wykonać i tak dalej, i tak dalej. Dużo ludzi też się zastanawiało, dlaczego niektórzy nie podostawali tych praw w Polsce odpowiedź była taka, że nie każdy mógł, albo nie każdy chciał z tego co, e, nie pamiętam czy, czy gdzieś czytałem, czy z kimś rozmawiałem to dużo było twórców, którzy po prostu nie za bardzo mogli to przestreamować, w związku z czym już naprawdę Riot musiał zejść dość głęboko no i finalnie postawił na Natana Zgorzyka. No i e, jak się okazało, Natan przestreamował wszystkie dni meczowe poza finałem, podczas którego grał na nowo otwartym serwerze GTA RP. W związku z tym Nerwarian, który tych praw nie dostał do finałów leca. No troszeczkę troszkę go to zakuło. I myślę, że każdego by to zakuło, że ty nie dostałeś bardziej, praw do Stewała. Tym bardziej, że. Yy. A czekaj. A jak była transmisja leca, to, to co leciało na Meta Pulse Polsad games. of games, Pulse of games tak. Czyli tak. Nie, nie słuchaliśmy Nariami nie, nie, A ja nie. wcześniej. A wracam ich tam można obrazić nawet za darmo. E... Ale e... tym bardziej właśnie, że on był w trakcie Mita Driftsa, na którym tak, jedyną jego rolą było kostymowanie wszystkiego, co Riot przyniesie na, na świat, a więc no, smutne to jest, że Riot, który jest partnerem eventu, Riotowcy chodzą po tym evencie, nie dają Nerwarianowi na sam koniec pokomentować tego Leca, o którego tyle, tyle walczy, no bo Wiesz, Nerwarynowi ten Lec to się śni codziennie po nocach. No, szczególnie, że to finały sezonu, najważniejszy dzień i wiesz, po roku transmi transmitowania różnych rozgrywek na pewno Damianowi zależało. Ja nie wiem do końca, jak wyglądały jakieś rozmowy, o ile takie się odbyły, bo no, dziwnym pomysłem jest, żeby nagle Nathanowi, który... Nic nie kostreamował do tej pory, jedynie był gościem u Lewusa chyba raz czy drugi w trakcie MSI na kostreamie, żeby dawać taką imprezę, do no, której finalnie on nawet nie, nie streamuje na koniec. Sam Nathan odniósł się do tych zarzutów, które w jego stronę poszły, no i wypowiedział się w taki sposób, że no spoko mu się kostreamowało, ale jego widowni to niespecjalnie się podobało. Więc sam Natan powiedział, że i widowni się to nie podobało yy, i tak nie dalej. No. I napisał do Riotu, czy on musi to streamować, bo jeżeli musi, no to przestreamuje. Yy, no i powiedział, że ja nie pamiętam, co oni mi napisali, ale moje zachowanie może pokazywać, jaką odpowiedź dostałem. Czyli z tego prosty wniosek jest taki, że Riot ja powiedział, dobra, jak nie chcesz, no to nie ko streamuj. Tak. No bo też w sumie z jakiego powodu oni mają tego od niego wymagać, skoro. Podejrzewam, że nie ma żadnej umowy między nimi tak. specjalnej na nie, Nigdy nie ma. No. Ja jeszcze wchodzę od razu do Natana, który odpowiedział na, na te, prawda, zarzuty. No. Oznacza oznaczenia Lewus Silvan Nerwaryn. Co do mojej decyzji odnośnie tego, że odpuściłem sobie kostrym finału Leca. Napisałem do Royotu, że to się u mnie nie przyjęło i normalnie, szczerze pogadaliśmy, to nie była samowolka i nie wyłożyłem nich lachy. Ale kładę lachy na tę wasze grę, wbijajcie na GTA RP i szukanie duchów. No i ten tweet, tak zobaczyłem go, ja znam Natana już od pewnego czasu, bo jakoś chyba w zeszłym roku albo, albo na początku tego, nie pamiętam już dokładnie, ale gdzieś tam mieliśmy okazję się przeciąć yy, w trakcie innego eventu. No i myślę, że kontakt mamy taki okej, okay, spoko i jakby znając go, ja wiem, że on tutaj komentowaliśmy sobie... Komentowaliśmy razem. Tak, to prawda zresztą, no. Z Natanem. Tak, tak, Orbit, tak. Cup czy tam Tak było, tak było. I ja wiem, że na ten, jak tak piszę, to to jest jakby on taki jest nazywo, Ta -ta 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 -ta. on tak żartuje i tak dalej. A, ale myślę, że ale w tej sytuacji, nie, jak ludzie zobaczyli go, a już byli negatywnie nastawieni, tak. bo jakiś ziomek z TikToka ma wyjebane na nas i na ten finał leca, i on jeszcze pisze, że kładzie lachę na tę grę, no to tak patrzę na tobie, ryzykownie. to mówię, oj, Delor, lachę to kładziemy na ciebie i na tę grę dla Bobasów na chłopie, Liga Legend to jest gra dla Twardzieli widać, żeś dupa. No, y ale u Delorda y też y widać y taki. Y Delor, tak, Ale słuchaj, y ktoś mnie oznaczył pod tym, ja teraz no. tego nie znajdę i napisał tak. Y znaczy, oznaczył mnie, a potem po oznaczeniu zaczął obrażać Natana. Nie wiem, no. czy to nie wiem dlaczego zostałem akurat ja oznaczony, ale napisał tak. A to nie jest tak, że wszystko co masz w swoim zasranym życiu, to zawdzięczasz Lidze legend. Tak może być, No i tak no. chyba trochę jest, no. Tak może być. Tak Także może być. nie wykładaj lachy na rękę, która karmi cię. Tak, no teraz. Moż możesz wykładać lachę na Riot. To ma więcej sensu niż wykładanie lachy na League of Legends, no. E, wpadłem na e, streamy tutaj na, na, na trackera e, streamów Natana, no i szczerze mówiąc, rzeczywiście podczas tych streamów jest troszeczkę mniejsza widownia. Jeżeli chodzi o piki, przyrost followów i tak yes, dalej, to już całą analizę tego. To prawda, też do tego szybko y, wypadałoby się odnieść, żeby nie pomijać istotnych kontekstów. E, bo, bo zawsze, kiedy jest kwestia kostrimu, zawsze ryba jest wokalny, zawsze nie jest wokalny i generalnie cała ta afera. E, za, te afery kostreamu, one zawsze zaczynają bardzo szerokie kręgi. Mnóstwo stron można z tym odbyć, ale nie chcę, żebyśmy. Jakoś tak niesamowicie długo dryfowali w związku z tym. Natomiast y, trzeba tutaj, jako sąd, bo my często sądzimy, tak, obarczyć kogoś winą, a kogoś rozgrzeszyć. I kurczę, my możemy to robić. Ja jestem zdania, że y, chyba żadnej ze stron tutaj bezpośrednio zaangażowanych w konflikt, trudno zarzucić jakąś ogromną winę. W sensie, co jest winny natan z Gozyk, przez streamowania finału leca Riotowi. No, nie, no, nie, no, nie. no, jakby zrobił coś takiego. Myślę, że tym samym zakończył swoją przygodę z kostreamowaniem i trochę przez to się wypisał z tego kręgu i ta ścieżka jest dla niego zamknięta, ale powątpiałem, żeby z tego powodu y, płakał. To, to co ja, tutaj. Ja mam tylko taką jedną rzecz co do tego. Ja nie do końca rozumiem, po co on to zrobił. Została mu jedna, tam było piątka. No. Mógł to zrobić i mieć to wszystko z głowy, nie? Potem mógł napisać, że wiecie co. No dupy liczby robi ta League of Legends, nie chcecie tego oglądać, a więcej no. prawdopodobnie tego nie będę robił. Ale jak już skomentował te poprzednie, to tak dziwnie przed finałem, nie? E... Ale mm... nie można mieć mu za złe tego, że e... nie chciało mu się czegoś zrobić albo coś. Ani Riot nie ma z nim umowy, ani mu za to nie płaci, ani na ten zgorzyk Riotowi nie jest nic winny. Nie chciało mu się to nie skomentował. No. Wiesz, jak jesteś streamerem, to jesteś... E... To nie jesteś streamerem dla siebie. Nie. To dla tych ludzi, co tam siedzą, nie? Wiadomo, ty dzięki temu zarabiasz pieniądze. Spoko, ja to rozumiem. Ale na sam koniec, no robisz coś, żeby się podobało tym, co siedzą tam po tej drugiej stronie kamery, nie? Tak jak my teraz gadamy. No. Raczej szukamy tematów takich, jakie będą może ciekawić ludzi, którzy nas oglądają, nie? E, no i Nathan patrzył na ten swój czat. Tam pewnie pisali, weź, już to kurwa wyłącz. No. Wiesz. No siedzisz, nie chce ci się robić tego, czego ludzie ludzie. nie chcą. Powiedzmy sobie no. szczerze, Nathan nie jest osobą, która miałaby jakieś takie, wiesz, wielkie emocjonalne zacięcie w związku z tym, że no są tak, finały no. On leca. Ma to gdzieś, no. Nie jest też jakimś analitykiem od gry. Jego to nie On sobie gra eko w lesie i próbuje wyjść z diamentu, no i spoko, nie? Można jakby... Różne relacje z Dolem mają ludzie. Yy, oczywiście, dużo więcej osób Bardziej, dużo większości osób bardziej na tym zależało, dlatego jedyną yy, winną stroną w tym wszystkim jest polityka firmy Riot Games, która sprawia, że tych kostiumów jest tak mało. Brawo! Ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy kostymiarze, którzy się nie zgłoszą, nie dostaną no. tego. Wiesz o co chodzi? Masz taką o, zgłasza się na przykład Nathan, Ripson, Delord, Nervarian yy, i jakaś banda mniejszych, takich. Jeżeli tym mniejszym mówisz, okej, okay, no. dobra, wy jeszcze jesteście za mali na to, a wy. A Streamujcie sobie, tylko dajcie nam liczby. Jeżeli, potem. jeżeli problemem jest, e, powiedzmy, wyciągnięcie statystyk potem z tych wszystkich kanałów, no to myślę, że to jest bardzo słaby argument. tak szczerze mówiąc. Nie, no chyba nie jest taki problem. To dajesz tym ludziom e, warunek, że jeśli chcesz, to sam tak. musisz nam przynieść te statystyki. No tak, tak. i tyle. I koniec. Jeżeli nie ma rajot na tyle mocy przerobowych, żeby y, strakować ile widzów było na różnych transmisjach, no to By nie to najlepiej to świadczy. było otwarte, to my też byśmy pewnie, y, może no pewnie nie cały tak. czas, ale pewnie co, jak... Znaczy, kurczę, ty byś, gdyby to było otwarte, to ty byś przede wszystkim nie przestał streamować. Pewnie, pewnie tak. No ale dużo osób zajęło tutaj stanowisko na ten temat. Jack który między innymi napisał... Nerwariusz zasługuje na prawa kostiumowe jak ambasador Lola w Polsce. Natomiast Lol w tym kraju umiera, więc słusznie Riot szuka różnych rozwiązań, próbuje sięgnąć po inny target odbiorców. Ta akcja tylko pokazuje, że ludzie wolą tanią i nie rozrywkę. No tak, no ale to nic nowego. <tryk> nic, 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 nic. Nic, no yy, myślę, że my się z tym zgadzamy. Trzyba... Ja, ja bym się zgodził z Rajotem, jak najbardziej, trzeba szukać ten. Tylko sposób, w jaki Riot to robi, momenty i to wszystko. Przy... Czaję, że można szukać czegoś nowego, ale dlaczego zabierać to tym, którzy no. do tej pory yy, pokazali, że im na tym zależy? Tak też. No, w ogóle niedawanie CoStreama Nervarienowi to jest... Takie uderzenie w twarz Nerwariana, naprawdę, no. w tym momencie. On, kurwa, jedyne co robi w swoim życiu, to kostrimuje te wasze zasrane rozgrywki. Ale wiesz, co jest najgorsze. No. Nerwarian nie za wiele może z tym zrobić. Bo no jest nie może. Monopole, może nie ta, może, a jestem. Skądę, że mnie opluliście. Tego... No. E, jak powiem. właśnie nie może do końca, no. bo jeszcze do tego Nerwarian jest tym partnerem i to bardzo ważnym. No. Tak, tak jak. Tak jak. E, e, dże, e, fuh, Jacob. Czemu Jacob? Jack Troll napisał. No. E, Nerwarian jest. W League of Legends w Polsce, tym co Izak w CS. No tak. On jest tą twarzą. Nie może się kłócić z Riot wiesz. Nie może, no bo, no bo po prostu nie może. I, nie, i dlatego ja wiem, że Nerwaryn teraz najchętniej by wyszedł i powiedział: Wy, batacy no. i owacy z Riotu. macie swojego Natana, kurde, tego wiesz. No, najchętniej pewnie by tak powiedział, No ale Nerwaryn wyjdzie i powie, że. Good, dzisiaj chińska liga Lola, zapraszamy na ten. O run tak, o no tak, no bo co innego? A masz, co ma powiedzieć? tak no. naprawdę zrobić? No jest, Szkoda jest mi, Daniela. Tym bardziej to boli, że wiesz, masz Mid-Drift, masz okazję, żeby yy, przestrzymywać to na większą skalę, no, zrobić pewnie. coś fajniejszego, ale, ale, mówiąc to wszystko, jako aktywni uczestnicy mid Driftu i widzowie tych transmisji, ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Proszę powiedzieć. Uważam, że za dużo było tych streamów e, w trakcie e, w trakcie Driftu i nie chodzi o to, że narzekam na to, że było za dużo kontentu. Uważam, Uważam, że nie niestety. Na to. Nie, nie, za dużo streamów, e, dlatego, że niestety wyszła trochę ilość ponad jakość. I ja tutaj nie będę winił nawet nikogo, bo ja doskonale wiem, jak wycieńczające jest komentowanie tej A to dlatego i tak powinno dalej. być więcej osób? No, po prostu. Ja też tak uważam. Nie rozumiem ale... w sumie, dlaczego nie ma. No. U Izaka na kanale nie komentuje Izaka. Ale wiesz, były sytuacje, że na przykład Leo sam komentował grę, nie? I jakby. Tam był, tam był turniej kafejek, tam był. Czy dobra. Zacznijmy od no. Leo, czy sam, czy wypoczęty, czy nie niewypoczęty, czy jest z kimkolwiek innym, to zawsze jest Leo i to jest po prostu kurwa średni komentator, no. Żeby nie powiedzieć słaby, albo żeby nie powiedzieć beznadziejny. Leo jest po prostu samym komentatorem i nie oszukujmy się tutaj wszyscy. Leo tam jest, bo jest kolegą Nervariena, i to jest jedyna, jedy, jedyny atrybut. I kiedyś to robili. No tak, i no kiedyś le. to robili. W, w innym przypadku Leo nie komentowałby już League of Legends. Nie ma takiej opcji. Tak. E, a więc y, tak jest. Jak zobaczyliśmy zmęczonego Leo, który jest samemu, no to powiem szczerze, że uśmiech na naszej twarzy pojawił się kilkukrotnie. No. Tak, no i. Y, 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 no, ja jest na przykład się, usiadłem... usiadłem jest to ten cust tak przy... dziwnie wygląda, bo tam jest to taka kamerka. Ta. Oni siedzą, jak wiesz, jak takie chomiki w klatce. Tak, tak. Ale ja jestem, jestem ciekaw opinii ludzi, którzy też to oglądali, czy będą podobne jak, jak nasze. Bo wiadomo, ja nie śledziłem tego wszystkiego, ale chciałem być na te najfajniejsze mecze, tak? Na, na finale LPL-a coś tam pooglądać, chciałem obejrzeć ten finał MMA Masters. I. ja e, usiadłem na leżaczka, które były przed Mitter Driftem, że w celu powspierania czajka Douglasa i reszty tej paczki, w finale na BDS Academy, i niestety, to, jakiej jakości był to stream, bolało mi po prostu, bo to było. To było po prostu słabe. To było po prostu słabe. Tutaj zaczyna się sygnał. Tu nagle z jakiegoś powodu wlatuje pauza albo czarny ekran. Chłopaki też już widać, że są tak strasznie wymęczeni tą ilością do komentowania. Jak... I wiesz, ma, mamy finał, w którym jednak je, ja wiem, Emeo MA Masters to już nie jest to samo co kiedyś, ale wciąż mamy naprawdę mocny polski projekt tam. A chłopaki siedzą i widać, że nie ma w nich życia, że dostali za dużo roboty. Jest takie, no, Czajek! Dobra robota, Czajek. I nie ma w a tym obo, obok... autentycznej ekscytacji i, i to było po prostu słabe widowisko przez No to. tak, no. Też to wiesz, no też MA Master samo w sobie to nie jest przesadnie ekscytująca kompetycja. Do tego obok siedzi Leo, który ze sportem nie ma aktualnie nic wspólnego. No. no tak, szczerze, czy Leo ogląda te rozgrywki na co dzień? Nie Wątpię. wiem. A ja, ja powątpiewam. Ja też no. powątpiewam. Yy, a może ogląda i teraz, teraz powiedzieliśmy nieprawdę, no ale... Wydaje mi się, że może mieć lepsze rzeczy do roboty niż oglądanie. Lecam. Tak, też, też jestem takiego zdania. No, nie zmienia to jednak faktu, że, no, kurczę, niestety wyglądało to nie najlepiej i, i uważam, że po prostu trzeba było dać więcej osób tam do komentowania, albo jakoś inaczej to wszystko podzielić, bo no, na sam koniec chyba te momenty, które powinny być epickie, epickimi po prostu nie były i, i to był problem. No, no tak, no a do Valoranta jeszcze dali jene, no. panowie, no. szanujmy widza, tak. No, dobra, idziemy. My, na... my, myślę, że myślę, że wystarczy na razie y, o kostrimach, a możemy przejść do samego wina. Kolejna, ale tym razem wynik był taki sam jak zawsze. Coś wymagasz, żebym teraz wypowiedział się. No ja chciałbym, żebyś się wypowiedział na ten temat. <grym> tam te, tam czekają. Keba kebaby. Keba kebaby są opłacone. No, no ale y, to akurat nie był nie byłaby pionka z Minsem. Nie, nie. sobie szczerze, to było takie. Znaczy so, troszkę mięsa było. Nie, ale nie, tak. Nie, 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 to było mięso wegańskie. No dobra, no. Mięso Beyond wegańskie. meat, tak. We zwane. Nawet nie. To był... falafel. No, e, swoją drogą też w sumie pominęliśmy to, ale w tym tygodniu odbyła się również Best w 5 Zitu na MDK. Ale czy ktokolwiek jeszcze o tym pamięta? Raczej niestety nie. No, nie no, bez, bez przesady, bez przesady o e, takich rzeczach, nie będziemy tu Ja, Ja małą rzecz tylko wtrącę na Masz temat tego Mad Lions. No. no i e, w sumie to stało się dokładnie to, co... Czułem, że się wydarzy, niestety, i że ten y, obrzydliwy, okropny, niesprawiedliwy, raz jeszcze powtórzę, niesprawiedliwy format y, zrobi swoje. Myślę, że i tak MDK zrobiło lepsze wrażenie niż cokolwiek się spodziewał, bo byli w stanie i puścić y, Fnatic na 5 map, i y, jedną urwać na Gitu, ale wciąż to jest drużyna, A kwestia. Która... Nie wygrać na Gitu. No przecież. tak, ale chodzi mi o to, że y, ja liczę od tego momentu, kiedy oni wygrali. To jest drużyna, która wygrała jedną serię wymęczoną i przegrała obie kolejne, tak. i pojechała na Worldsy przez wygranie jednej bez Ja tylko porównam, ile, ile musiała e, zrobić e, dowolna, dowolna drużyna z trzeciego i czwartego SIDA, może z trzeciego, patrzmy na to w ten sposób, e, bo to będzie porównywalne. W u ile serii trzeba było wygrać, na kogo może też trzeba było wygrać. I potem porównamy to sobie z tym niesamowitym e, Niesamowitym Nie, no, to finalsy mm, musisz Chyba tak Niesamowitym systemem jaki mamy w tym momencie w, e, w Europie Ale nie, chwila, tutaj to są te finalsy Ale ja chcę jeszcze playoffy zobaczyć Otworzy no, się to dzisiaj czy będzie lagować całe życie? Dobra, prześledźmy sobie drogę takiego Weibo Gaming Takiego Weibo Gaming Które zaczęło od serii Best of 5 na NiP była to seria wygrana. Potem grają z BLG. Tak. Przegrywają tę serię. Potem grają z LNG. 5 map. Wygrywają 3-2. Wygrywają Stop Esports 3-2. Idą do finału z BLG. Przegrywają 0-3 i nadal to nie gwarantowało im wordsów. Trze przynajmniej trzeciego seeda z wordsów. Musieli e, wygrać jeszcze serię z LNG, którą przegrali w Last Chance Qualifiersie. I potem wygrać best of piątkę z JDG. Wie, więc w międzyczasie ta drużyna, żeby wywalczyć z kwalifikacji, musiała wygrywać na drużyny e, z rulerem, z kanawim, musieli e, pokonywać takie druzyny e, jak LNG ze scoutem, z galą, musieli na Top Esports wygrać, gdzie, gdzie też mamy czołowych zawodników. Tak, no przecież przed chwilą ta drużyna na, e, na EWC wygrywa z Genji, e, była na MSI, to jest cały czas ten sam skład. I ile serii Welpielu musisz wygrać Żeby tam pojechać, a ile musisz zrobić no w Europie? Że nada. Ta, tam możesz pokazać, że jesteś po prostu najlepszy. Rozumiesz to, że, że Weibo może, może rozegrać raz, dwa, trzy, cztery pięć serii pięć serii, z czego e, wygrać e, trzy z nich w samym tym brakecie, tak? Przegrywając tylko na e, BLG. Dwukrotnie w finale i w górnej drabince, i mimo tego oni mogli jeszcze odejść z niczym, gdyby przegrali w regionalsach dwie serie na NG i na GDG. Czego było blisko. Wait, bo po czymś takim, po dojściu do finału LPL-a po takiej drabince, ja już w ogóle pomijam cały system, który prowadził do tych playoffów, który też był morderczy. I oni mogli nie pojechać na warsy I jeżeli ktokolwiek przy zdrowych zmysłach przyjdzie i powie mi, nie no. System kwalifikacji w Europie jest w porządku, to ja mu po prostu pokazuję LPL-a. A, a i... pomyśl sobie. I to jest koniec rozmowy, no że naprawdę. Jedzie, że jedziesz na te i wiesz, no. i siedzisz w takim lobby. Tak. Ta? I siedzą zawodnicy Weibo i wiesz, i madlając, i opowiadają sobie. E, wiesz, e, zawodnicy Weibo między sobą. No. A wiesz, a tutaj to coś tamtego graliśmy. Tutaj. I zawodnicy madlając, madlając, również siedzą, mu. a pamiętacie, jak my graliśmy tam te e, Usłyszywszy no. to. Co nicły, bo podchodzimy mów, O, a jak tam u was, jak to u was wyglądały te kwalifikacje? Bo my to kurczę, musieliśmy naprawdę przez ostatni miesiąc. E, srogo zasuwać, srogo zapierdzielać, nie? No. A Madlań swój No! Wygraliśmy na Dito. Wygraliśmy na gitu. W pierwszym meczu. Tak, tak. Oni mów, a no, no a potem co, a potem co? Przegraliśmy. No a potem to już przegraliśmy wszystko. A. A to wy tutaj jesteście jako kto? No, no, y, trzeci trzeci ZIS! I tak, pa, tak patrzę po sobie. Patrzy e, no. Merwin na, e, na tego kto w tym waybo gra? Zaraz zobaczymy jakiegoś śmiesznego zawodnika. Tu masz. O, a Tarzana na przykład patrzy albo, albo na Crispa, Mistrza Świata. Albo na Załochu. o proszę no, bardzo, też. na żaochu patrzy i chłopaki mówią, no, to my jesteśmy waszym odpowiednikiem tutaj. Tak. No tak. I... Wy byście wygrali na Dzitu. No mówią no, tak, w sumie zrobiliśmy, zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to pewnie kilka razy nawet. No, no. Aczkolwiek no. na MSI przegrali. A, ale po, a potem co, a potem co? No tak, no. No tak. Tak wygląda u nas rzeczywistość aktualna. No, e, więc proszę mi nie mówić o a, sprawiedliwości tego kraju. A gdzie są ci? tak, e, Rok temu, jak tu byliśmy, i na MSI to było takie coś bydysy. No. Gdzie oni są? A nie oni, tylko trzecie miejsce cały czas zajmowali. To nie wystarczyło, żeby być trzecim synem, <laughs> <laughs> bo wygraliśmy na Zito. Niesamowite, to jest naprawdę. E... Mad Też głośne, głośne było to, ile ta drużyna łącznie w tym roku zrobiła win rate i pojechała na worce, jest to 44%. Pomijając, yy, wiem, że to były memy, I Will Dominate o tym pisał ciągle, że 35% win rate tam, od tam intera, ale jak spojrzymy w ujęciu rocznym, wysyłamy drużynę, która ma 44%. Wygranych meczów I przez cały ten rok. Ta drużyna więcej przegrała to, niż, niż jest wygrała Jest trochę. To trochę wstydliwe, nie? Że tak, no, się strasznie. W sensie znaczy, ja na sam koniec uważam, że to Mad Lions jest lepsze od BDS. Spokojnie. BDS na przykład ma 57 win no przez tak. cały ten I... rok. Nie My... czekaj, tylko w samerze. No, przez cały rok tyle sam. 57. No to tak, tak jakbyśmy się spodziewali po BDS. nie? No. Ja uważam, że BDS jako orga i drużyna zasłużyła na to mhm. przez ten rok, żeby pojechać na orcy, Ale tak na sam koniec że to Mad Lions jest lepsze. Lewiej gra w tym momencie. No nie wiemy, kto jest lepszy od nich, bo sami ze, na siebie nie. No zagrali. tak, no, no dlatego muszę strzelać na zasadzie tego, co widzę. Mad co Lions jest nie. lepsze w zaskakiwaniu, a BDS jest no. lepsze w b Jest Z drużyną po prostu, no. No. To, już mówiliśmy tak. wcześniej. no dlatego rzeczywiście, no może lepiej wysłać na Mad Lions no, w takiej formie, nie? No, Pytanie, smakno, czy no. ta forma. Z drugiej strony wiesz, no mówiliśmy, dobra, MDK wysłało cheatu na 5 map, Spokov na tych też. W sumie BDS zrobiło to samo I tak mam. szczerze też byli dosyć blisko tego, ale... Ale tak. na sam koniec, obie te drużyny są gorsze od GTO trzy razy. Tak, no. tak. No, a Fnatic tylko tak z półtora albo dwa razy jest gorszy, Bo teraz już no możemy tak, przestać narzekać na to, to samo co zawsze i. I przejść do tego wielkiego finału, który się wydarzył. A to, to, to przecież będziemy narzekać na to, co zawsze. No nie, nie, nie. E... No dobrze, to powiedz trzy była... rzeczy dobre, które ten Dobra. film pokazał. O, jeszcze jedną rzecz w sumie taką organizacyjną. Proszę. E, miałem się zapytać Sylwana, finalnie tego nie zrobiłem, ale ludzie strasznie narzekali, e, i na co? I to często wynikało z, z perspektywy, w sensie to często była perspektywa ludzi, którzy oglądali, że jest dużo wolnych miejsc na stadionie. I chyba rzeczywiście. Dużo miejsc się tam nie wyprzedało. Tak. I my też o tym jakoś na marze rozmawialiśmy z kilkoma osobami. Um, wyprzedało się tak jak Fame. Je, jedyna, no, jedyna rzecz jest taka, y, że na Fame było ile 40-50 tysięcy biletów, a na tego lecę chyba z 10 koła. No, więc to są te, to są te różnice. Y, i ty, ty moja... to Rozumiesz to, że na Fame y, średnio przychodzi więcej osób niż na, niż na finał największy finał. Leca, I to nawet no. nie dlatego, że zainteresowanie jest większe, tylko w zasadzie sensie to nawet nie ma możliwości, żeby szło więcej. Wiesz, yy, jakby widzę te dwie rzeczywistości. Rzeczywistość ekranu tak i pustych trybun. Rzeczywistość pustych trybun. O, Kuba Wojewódzki w swoim podcastie lubi takie rzeczy gadać. Więc widzimy tę rzeczywistość pustych trybów. W znaczy, sensie, tak? To chyba nie jest cytat, ale. Ja, nie, 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 ja ale rozumiem, to brzmi jak chcesz coś, powiedzieć. powiedzieć? Kuba Wojewódzki czasami, jak coś powie, to zapisuje wręcz. W sensie mam takie, taki jeden notatnik. No. Jest coś takiego, nie mówię już o szacunku do tego człowieka tak ogólnie, ale kurwa, jak czasami coś powie, to trzeba przyznać, że to jest jak z wiersza wyciągnięte. No, znaczy, no, tak, ale ja mam trochę taki z tym problem, że yy, jest takie powiedzenie, że peruj przed wieprze. Nie? I mam wrażenie, że... Nie rzucajcie pereł przed wieprzem. Tak, to, tak, chodzi. tak. Ale chodzi mi o to, że wiesz, przychodzi jakiś gość, który nie wiem, nie skończył... A nie, ja szkołę, wiem, ja wiem. Kuba Wojewódzki do niego próbuje jakieś rzeczy i dla mnie to jest mega cheesy bardzo kiedyś często. Używałem, i... Kiedyś używałem jednego tutaj no. stwierdzenia od Wojewódzkiego i e, ty później również, bo to jest strasznie śmieszne, bo Kuba Wojewódzki kiedyś do jakiegoś, nie pamiętam, ale do jakiegoś no wyciągnął stwierdzenie, że teraz wyciągnijmy destylat z tego, co no. powiedziałeś. No i gość a destylat, no nie Będziemy długili, no. czy o co tu chodzi? No. <laughs> tak było, tak było. No tak, no tak. No, a dobra, mniej z tym Kubą wojewódzkim. Temat na inną dyskusję. W każdym razie, no tak. e, mamy rzeczywistość pustych trybun i rzeczywistość e, że tak powiem sprzedażową w internecie. I chociażby takie posty jak ostatnio żeśmy widzieli też nerwaryjny retweetował, że e, zwiększyła się oglądalność Leca. I że jest rekordowa, że więcej 10 milionów obejrzanych godzin. A potem ja patrzę na to, że jest problem wypełnić stadion. Nie mówię, że na finał, chociaż chyba też tam były pustki, ale na pewno problemy były już z małym finałem. Yy, I no. Moja obawa jest taka, że wnioski, jakie wyciągnie Riot, to będzie to, okej, okay, dobra. Nie sprzedały nam się yy, bilety na ten event, ludzie nie chcieli przyjść. To oznacza, że ludzie po prostu nie chcą tego oglądać, więc my nie będziemy tego robić, bo wyraźnie ludzie tego nie chcą. No właśnie to jest to myślenie ich najgorsze. Tak. To, mi, to mnie denerwuje, ale. Że denerwuje mnie to, że ja wiem, że oni tak nie myślą. To oni mówią, że tak myślą. Wiesz. Ja, no, rozumiem. Tak, usprawiedliwić przed sobą tak, tak, okay, tak. jakieś środki, które nie, chce To Niemożliwe, zrobić. żeby tak myślała Bo... ta firma. Nie, kurwa, nie wierzę po prostu. Za dużą rzecz zrobili. No. Widać, że potrafią robić te gry. Widać, że myślą, wiesz. Wprowadzają rzeczy, które podobają się e, młodej publicy. Na przykład Valorant mi się nie podoba. Powie mm -hmm. też nie. No. Prawdopodobnie. Ale Valoranta bardzo dużo ludzi gra. Tak I jest, wiesz, nawet ten e-sport ostatnimi czasami jest oglądany nie najgorzej. Ja widziałem, że liczby na finale e, tam Warców czy MSI, no. ostatniego, nie wiem. W każdym razie e, bardzo dobre robił Valorant i koStreamerzy robili bardzo dobre. Valorant dobrze się sprzedaje, oni potrafią to robić, wiedzą co jest pięć w tym rajocie ogólnie. Ale nam wychodzi Max, e, Łysy, no. e, Gnom. I próbuje nam wszystkim tłumaczyć coś, czego on on sam rozumie, że to, co on mówi, to jest Bełkot. Ale propaganda działa. No. Ja, ja już też o tym dużo razy mówiłem, ale to było w kontekście polskiej sceny, yy, gdzie też była ta wieczna dyskusja. Okej, okay, to zro jak zrobimy lana w Polsce, to nikt na niego nie przyjdzie, bo. Czy znaczy, to nie jest polskiej sceny, to, to prawdopodobnie mówisz o firmie, która się zajmuje tym. Okej, okay, yy, i zawsze na to ja miałem takie. Taką odpowiedź, że a jak mają przyjść ludzie, no. jeżeli ty nie wykonałeś inwestycji, nie, nie zrobiłeś iluś tam eventów offline dla tych ludzi i powoli budowałeś sobie odbiorców i chętnych ludzi do tego typu konsumowania sportu? Niestety. Jak, jak Lec ma nagle przeskoczyć na 10 tysięczny stadion? Skoro e, przez cały rok gramy w studiu na, przywojnimy 200 osób. Oczywiście. To dodatkowo, jest dodatkowo jeszcze robisz finały leca w państwie, w którym rozgrywasz cały ten sezon. Tak. Lec jest w Berlinie, a finał jest kurwa w Monachium. Dobra, a jak były finały w Malmo? No. Albo na Islandii. Czy na Islandii gdzieś... były Warcy bodajże, albo MS. No dobra. Były w Montpellier, we Francji. Montpellier, w roku. Na przykład. wiesz, to co? Nie było full? Beautiful, Był dlatego, full, dlatego że grało tam KC. No, no dobra, no whatever, w sensie, ja myślę, że Francuzi i tak, i tak by tam przyszli. No nie Chodzi wiem, mi, o... mi się wydaje, że to pokazuje, że, to, że ci widzowie, wszyscy, wszyscy których tutaj mamy, to nie są, niestety, widzowie Leca, którzy skoczą w ogień i chcą oglądać ten produkt na żywo, tylko są po prostu widzowie Kostrimu w dużej mierze. A jakby niestety. było w Polsce, no, to myślisz, że nie zeszłoby się dużo ludzi? No, na Midt ludzie oglądali dosłownie wszystko, co tam leciało. A tam no, grali czasem dobre, zawodnicy. Myśl, ja myślę, że w Polsce. W internecie rzadko kiedy byś oglądał. W Polsce naleca 20 tysięcy osób by przyszło. No nie wiem. Nie ja wiem, myślę, że będzie... nie, wiem, nie wiem, jakie byłyby ceny. Bo jeszcze, to też jest ważne. Nie? Ja, ja jeszcze raz nawiążę do Midt ale rzecz, która mnie strasznie rozbawiła, to to, że e, tam na scenie mm, i, i na publiczności było. Więcej osób i więcej widzów, niż będzie w trakcie tak. tej fazy Swiss na Mistrzostwach Świata. Tak. To, no bo faza Swiss będzie w studiu Leca w Berlinie. I no to też pokazuje, gdzie jesteśmy, tak? Drużyny inwestują miliony, naprawdę miliony, żeby grać w tej lidze i uczestniczyć w tym ekosystemie. I samo dostanie się na Warcy już jest niesamowicie trudne, a potem twoją nagrodą jest to, że występujesz w studiu na, przypomnijmy raz, jeszcze 200 osób. Nie. Większy event ma impreza, na której, która ma finały w Łodzi i i gra tam kurwa drużyna, z kafejk internetowych, gdzie średni poziom to jest pewnie diament pierwszy. No. Albo, albo niski, niski master. master. I to ogląda więcej ludzi yy. i jest większa pompa. Większa no. otoczka, pompa, później jest Lanta FT, którego też oglądało więcej osób. Tak. Już tego lecę? No denerwuje mnie to. no. Ale wiesz, jak mnie to boli, bo ja na przykład jak byłem ostatnio w tym Budapeszcie, to tam w dzień wyścigowy. A wiesz, a Formula 1 jest tak, że masz 20 ileś wyścigów. No w roku. I one są wszystkie równe sobie, to nie jest tak, mm -hmm. że jeden jest ważniejszy od drugiego. Tam w dzień wyścigu Grand Prix Węgier, to jest w ogóle Węgry no. XD przy innych e, e, miastach, wiesz, jakieś Monako, e, e, wiesz, Wielka Brytania, Abu Dhabi, takie są wyścigi, to są wyścigi z pompą. Na Grand Prix Węgier było ponad 300 tysięcy osób mm -hmm. na tym wyścigu. 300 tysięcy osób. No. A, no nie wiem, no denerwuje mnie to, że do takiego stanu rajot doprowadził tę grę, no. No to nie jest tak, że te 10 tysięcy osób to jest ciężko zebrać. To jest przez to, przez to, co zrobiliście, no. Z roku na rok pokazywaliście ludziom, że macie to gdzieś. To nie dziwcie się teraz, że ludzie tak. was mają w dupie. No, no. tak, no. Nie dziwcie się. I, i teraz raj powie, dobra, tak, wy nas macie w dupie, tak. to my nie robimy. Teraz i raj wróci. odpowie, że to jest wasza wina widzów, bo nie oglądacie naszego produktu fenomenalnego, bo przecież tak świetny produkt robimy. Zrobiliście tylko i wyłącznie dobrą grę. Esport Rajotowy to jest gówno, i co roku pokazujecie, że jeszcze większe gówno można z tego zrobić. Plujecie nam do mordy od wielu lat. Tak, pl plotki chodzą, że wiesz, globalnie ma przejść czy, nie wiem, czy to są plotki, czy to już potwierdzono ale że cały świat sportowy ma przejść na ten format trisplitowy, który, który mi tak. się nie podoba, jest zapowiedziany ten e, kolejny turniej międzynarodowy i prawdopodobnie też obcięcie tych roadshows, właśnie tych finałów, do jednego w roku znowu. Jeżeli tak się wydarzy, finał w, w Korei? Gdzie? Co? No takie plotki. Jakiego kruzu, finału? No Że w każdym regionie ma być tak jak w Lecu. Że ten, ten region być, być tak jak w Lecu. Koniec, tak, tak, że masz tylko finały jakoś w lecie na, na evencie, A ja na przykład uwielbiam te finały w Korei. To jest zawsze fantastyczne widowisko. I mam nadzieję, że jak najwięcej tego. Nie wiem. Yy, będzie. No. No, no, durne to jest to, co się dzieje aktualnie. No, no nie dobra, nie. a w samym finale, bo. ile yy, tutaj rozbiegu? Prawie 40 minut. Fiu, fiu. fiu. A bo o tym finale nie ma co gadać. Nie, no, trzeba trochę coś powiedzieć. No bo w sumie do tego momentu prowadziły nas yy, wszystkie te rozgrywki. Gitu finalnie robi wielkiego szlema i myślę, że należy to docenić, bo wygrywanie. Nawet w słabej lidze nie jest takie proste, na co case'em jest Ultraliga. Ile lat trzeba było czekać, żeby ktoś obronił tytuł mistrza dwa razy z rzędu. Tutaj g udało się wygrać te rozgrywki cztery razy z rzędu, mimo tego, że były spore turbulencje. No, a się potem okaże, że co rok będzie siedem razy z rzędu. No może być i tak, może być i tak. E, cóż, no miałem taką nadzieję, miałem taką nadzieję, że to może być ten moment, kiedy Fnatic w końcu wygra, Wiesz, mieli ten wyższy Sit, mogli wyciągnąć tyle wniosków z tego co G to grało. I mam wrażenie, że ta seria trochę skończyła się. Na pierwszej mapie. No tak, było. Wiesz, znaczy mega Potem i tak mnie trochę zaskoczyli. Humanoid, który ma full build jakieś 600 czy 700 tak. staków na smolderze. No, wydawać by się mogło, ten champion nie może przegrać gry. No tak, już w takim a jeszcze stecie. ma. Yeah, Tyle tak. postaci, które mu pomogą, więc zrobią miejsce. bo coś, Kurczę, Kenen, Sejuani, Leona, nie dość, że milion stunów, to jeszcze ciężko przez to przejść. No, ten tak. humanoid na Smolderze naprawdę a, wiesz, wyglądał tak, jakby był niezabijalny. A, a, z, a z drugiej strony, G-2 straszyło Kalistą w tak. Hyperlate Gamie, straszyło Zerą w Hyperlate Gamie, która też już wtedy. Nie jest aż taka mocna. No zyra, tak, jest, no. zyra jest dobra, tak szybko hitniesz i ten drugi, to rzeczywiście czujesz, że się nie da nic z nią zrobić. Jest irytująca, w pewnym czasie już trochę ta irytacja ci mija, bo po prostu składasz statystyki defensywne i jesteś w stanie jakoś to przetrwać. Jest po prostu, jest po prostu troszeczkę uciążliwa, ale nie jest gigantycznym problemem. Kaps, który miał dobry mecz w sensie zdawał dużo obrażeń, ale był mega dociśnięty i startował też ze sporym deficytem, i fakt, że. Nie potrafi taki gier domykać Fnatic i przegrywa finalnie takie starcie, gdzie moim zdaniem, game'owo po prostu mieli lepszy zestaw bohaterów. To pokazało mi, że może być ciężko. I przeszliśmy po tej pierwszej mapie do klasycznej bez piątki cheatu. Czyli w drugiej, grze znowu wyciągamy jakieś dziwactwa, pojawia się Gwen, która również została zagrana na Mad Lions, Znowu przegrywają w drafcie z Gwen w dżungli, a potem już dwie kolejne mapy. No to. Ee, że tak powiem, krótka piłka. Wiesz co, cieszmy się tym, że mamy prawdziwego hegemona. No. Mamy prawdziwego hegemona, bo to jest najgorzej grające G2 od nie wiadomo jakiego czasu, a oni tak potem przyjeżdżają na finał i robią robotę, nie? Bo trzeba przyznać, że e, dało się podczas tego finału zapomnieć w sumie, że G2 jest w jakimś kryzysie. Oni nagle zobaczyli tę publikę i to wszystko i okazuje się, że znowu są po prostu najlepsi, nie? Po dwóch mapach można było tak myśleć, że wiesz, pierwsza bardzo bliska, druga tak, wygrywa Fnatic, tak. okej, okay, może to jest to, ale <grym> e, no, G2 po prostu ważnych serii nie przegrywa no i, tak, tak, tak. i po prostu fundamentalnie ma dużo lepsze makro, widać, że Caps e, mega dużo wprowadza takiego chaosu tym, w jaki sposób e, gra e, side Lane'em, że Fnatic trochę miało chyba takie PTSD, że nie wiedzą co się dzieje, i, I czują ogromną potrzebę, żeby zrobić coś, bo Caps idzie na side, a jak Caps jest na side, to znaczy, że on zaraz się sfarmi farmi zaraz przegramy. I podejmowali jakieś dziwne ruchy. Chociażby w czwartej grze bodajże była jakaś próba przez Humanoida z teleportacją, żeby złapać kapsa by by Przy czym upada i on, i upada Noach, i nagle g z tego zyskuje przewagę na mapie, zresztą trochę, bierze Drake'a, bierze Swampointa. Trochę niepotrzebnie, bo było widać w tych pierwszych dwóch mapach, że słuchajcie, gracie jak równy z równym. Tak, tak. Gracie jak równy z równym. Nie musicie jakoś przesadnie się tego obawiać. Wiadomo, <laughs> gdybyś, gdybyśmy to by byli we Fnatic i dostali no. 128 raz od tego kapsa, to też by w głowach siedziało. działo. No. Dawa, ile jeszcze razy on się wyfarmi i po prostu wygra z nami na koniec. Myślę, że e, wiesz, całe Fnatic to jeszcze pół bidy, Ale to, co musi siedzieć w głowie humanoida. No. To to już jest naprawdę. Przecież ile razy on został ograny. Przez nie, on, tego jest, człowieka? on jest posiadany, kompletnie posiadany. posiadany ten wiesz. A na tym Smolderze, to ja już, to ja już naprawdę. To przecież, to ten humanoid po tej mawie na Smolderze musiał zejść i powiedzieć. No kurwa nie da się. No nie da się. No nie da się. Da się no nie no wiem. No ten gość po prostu jest 10 tysięcy razy lepszy. Wiesz, no. y ja y byłem zaskoczony, że Fnatic tak bardzo standardowo też podeszło do draftów w tej samej serii. Myślałem, że jak oni tyle będą obserwacji mieli do przeprowadzenia na G2 Esports, to, to znajdą coś, co skontruje przeciwników. Szczególnie G2, tak, tu, tak Kasabina, szczerze. Kasabina trzeba było tak wyciągnąć szczerze. Nie, wiesz, chodzi mi o jakiś, jakiś jeden dobry pick, no, który no, byłby wiem. problematyczny. I, I myślałem, że może Oskarin będzie takim zawodnikiem, bo Broken Blade pod koniec tych playoffów, czy, czy w trakcie całych tych finałów sezonu, on stał się po raz kolejny po prostu Cassante Manchanta. On, on po prostu gra kasantę ciągle. A fenomenalnie gra ten tak, tak. To prawda. I wiesz, Oskarini jak jeszcze był we relacjach, no to on słynął, z Fior, z kamili z tego typu postaci. I wydawało mi się, że no dobra, to może wyćwiczcie jakiś taki wybór, żeby pokarać tego Kasante, żeby może właśnie mieć coś takiego pod podsajda, żeby i kapsa skontestować e, i na tego Broken Blade na kasantę e, ugrać. Okazuje się, że nie. Kamil została piknięta, zrobiła chyba 1-5 wynik i mimo, okej, okay, early game, no to. Tak naprawdę, z rzeczy, za które powinniśmy ją rozliczać, no to rozliczymy ją negatywnie, bo praktycznie Oskarin nie istniał. A, 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 a oprócz tego, cała drużyna też od tej serii z BDS, mam wrażenie, że wróciła do swojego mega takiego oklepanego schematu i rzeczywiście, że tu trochę, trochę docięło. Caps, korki albo Azir. Ciągle, ciągle porzucono już te myśli ze Smolderem, jakieś takie rzeczy. Serii. Zeri, tak, tak, e, okej. Okay. ja, ja akurat, akurat, to była jakaś szansa Fnatic, żeby tak, Caps jednak tak, stwierdził, że tak. Zeri, może jeszcze. Wiesz, ja y, trochę nie... Na kogo nie... on grał to? Na hmm, Tak, nie, na BDS. E, yes. Nie wliczam do końca tych gier, które Caps grywa z Gwen w dżungli, e, bo tam jakieś jasuło się pojawił. Ja, te drugie gry, G2... Ja je traktuję jak trochę matuszki Bo oni tak grają druga zawsze. Druga gra tu, to są dantejskie sceny za każdym tak, razem. zawsze. I zresztą zresztą w tej serii również. No, Druga gra to był jakiś absurd. Ha, Han sama trochę zmienił e, wybory, bo on grał dużo ażką i na sam koniec w tym ostatnim tygodniu nagle znowu zaczął wyciągać znowu Kalista. Kalista I no myślę, że to był trochę taki efekt... No to był trochę taki szok, nie? Bo Kalista nie powinna być wybitna jakoś w tej mecie, kiedy no... Raczej poszukujemy z pozycji strzelca innych wartości niż te, które wprowadza Kalista. Tymczasem znowu Hans i Miki dominują, tutaj szybko, agresywnie grają, pod wieżą Cię zabijają i nagle stajesz w sytuacji, w której pik, który traktowałeś jako no raczej nie największe zagrożenie ze strony rywala, rośnie do miana tego zagrożenia i nie wiesz jak to ugryźć. Fajny ten w ogóle split jest pod tym względem, że widać jak drużyny męczą się z metą. W sensie tak. próbują od wszystkich stron i na mhm. koniec Przychodzą te ostatnie mecze i wiesz przychodzi trener i mówi tak, dobra wiecie co, tu przykręcaliśmy tę śrubkę, tu próbowaliśmy, tutaj mechanicy coś robili, przywróćmy to do ustawień fabrycznych, Tak. zobaczmy co I się działa. będzie działo. I nagle się okazało, że stworzyli na początku tak mocną makinę, że ona działa dalej, nie? nie trzeba było tego szukać. No ja też jedną rzecz tutaj chciałem odnotować, bo dużo krytyki było w stronę Jajka od nas. Tymczasem y, ziomek od raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięciu, od dziesięciu gier nie strzedł z roli Kerry. To są Brandy, to, to jest Gwen, to jest Zyra, no i wcześniej w serii na Team BD jest Ivern, który potem już nie powracał. Ale ten Ivern dob, dobrze gra Tak, tak, Iver był spoko, ale y, ja pamiętam, że po tej serii wydawało mi się, że ten Ivern jest po prostu takim plasterkiem. Jajk masz słabą hmm. formę, nie radzisz sobie, przynajmniej rzuć Silda i rzuć krzaka. Wiesz, to też, to też jest tak, że ten Ivern nie działałby w innej drużynie. Tak. Tak. Bo tu masz kapsa, no. tu masz hand same. Znaczy, szczególnie masz kapsa, który jak dasz mu Silda, a jeszcze daj Boże, yy, złapiesz kogoś w stunamu przed twarzą, to no. on go po prostu zabije, nie? Yy, no tak, no wiesz, my porównywaliśmy jajka do jajka. Tak. Do jajka, którego pamiętaliśmy. No i coś nam nie pasowało ostatnimi czasy. Te ostatnie spotkania pokazują, że e, to wszystko jak krew w piach, te nasze analizy. Tak, Od, znowu się. jest mocny. No. Odkupił się i ten Brand naprawdę wygląda przerażająco. Super sobie na nim radzi. Breaking e, news. Coś się musiało wydarzyć, e, powiedzmy, jeżeli chodzi o screamy albo jakiś trening indywidualny, mentalny, ale, e, ale coś zaskoczyło znowu w Jajku i, i, i chyba wraca... Wraca do dobrej dyspozycji no, tak. i. Waking news jest taki, że jednak Jajek zostaje i Jankos nie wraca. Chyba chwili. tak, chyba, chyba tak będzie. No. E, nie A właśnie jednak... słuchaliśmy no. Jankosa na. Tak. Zatryfcie. Dla tych, co e, nie byli i nie mieli okazji tego przesłuchać, to możecie w sumie być zadowoleni z tego, bo Jankos nie powiedział pół ciekawej Nie, rzeczy. nie, nie. Powiedział jedną ważną rzecz. Powiedział, że zapytany o to, w jakiej drużynie chciałby teraz zagrać, powiedział, że w Gendry. A, no tak. A potem powiedział, że w sumie w T1 też. Że w T1, bo jest legendarny. Ale pierwszy wymienił Genji. No tak. I dlaczego Genji? Bo trzeba Ale to też jest kompletnie nieciekawa odpowiedź. To jest bardzo dobra odpowiedź. Nie, ja nie, mówię że, ja nie mówię, że zła. No. Ja nie mówię, że on źle odpowiadał. Ale nie, nie ja jest Ja mówię, że nieciekawie. A co miał powiedzieć? Bardzo chciałbym wystąpić w Team BDS, do nie, którego nie, wybieram się już w przyszłym słuchaj, sezonie. Ale gdyby powiedział na przykład, że no. wiecie co? Jeszcze raz w życiu mm. chciałbym w t Ludzie no. mieli. O, wiesz. Albo cokolwiek innego, nie wiem. Albo by powiedział, że zawsze mi się podobało, ee, nie wiem, e, Misz Ameryki, czy cokolwiek no. innego. Wiesz, no co? No kurwa, no ja też bym chciał zagrać dzięki. No i co z tego? no. każdy by no by teraz chciał zagrać... o tym wiesz, że Janko też. Każdy by chciał, by chciał zagrać dzięki, no. Aktualnie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Każdy chciałby zagrać czowim, no. Pewnie tak. Tak jak całe życie każdy chciał zagrać z Fakerem. no tak. po prostu zawsze chcesz zagrać z tym najlepszym. W piłce nożnej pół świata chciał zagrać z Messi i Ronaldo, no i co z tego? Chodzi mi tylko o to, że Jankos nie powiedział pół ciekawej rzeczy podczas całej tej rozmowy. Nie, Cza Alfa, godzinę. Kilka razy próbował zażartować. Żarty były śmieszne, ale za pierwszym razem, a Jankos ma coś takiego, że żartował tak z pięć razy w ten sam sposób. Dziwna była ta rozmowa. Fajnie, że Jankos się pojawił i powiedział potem, że ma zamiar się pojawić jeszcze raz gdzieś kiedyś, spoko, ale no było to nudne. No, ja myślę, że yy, to był też taki... Rozu Rozumiem dlaczego był taki format, czyli Jankos odpowiada na pytania od widzów, które oni mu zadają i które Nerwarem czyta z kartki praktycznie, ale... Yy... Kurczę, czuję, że to był taki niewykorzystany potencjał, wiesz, gdyby, yy, jedna rzecz to, to format, druga to to, że Jankos był bardzo zestresowany i to widać było jak się kręci na krześle, jak yy, tak chodzi wzrokiem po tej całej sali, dużo osób, yy, no jednak na evencie, na którym nie był jeszcze nigdy, światła i tak dalej, yy, na pewno czujesz się jakby cię, wiesz, świdrowali wzrokiem wszyscy, to trochę inaczej niż na streamie. E, swoim, gdzie masz tylko kamerę, a tu masz, wiesz, kilkaset osób, które z... patrzy się na ciebie. Zdecydowanie, ale ja o to nie mam pretensji w ogóle. No. Tak, ale wracając do formatu, miałem nadzieję, że to będzie taki, wiesz, wywiad rzeka, że e, padną jakieś takie pytania, jednak, które trochę głębiej sięgną. Bo a może to, były, tylko położenie. tam później na górze z jakiegoś Może, połowy. ale wiesz, skończyliśmy z. Rozmową, która polegała na tym, że to teraz pytanie od użytkownika Maciek i Maciek pyta, czy ty wolisz sernik z rodzynkami, czy jednak wolisz bro. Nie, czy dosłownie było takie pytanie. A, okej, okay. no, no. To, to, to i tak, padały gorsze na przykład. Co teraz zbudować na Lisina? Ha, ha. A, tak, też było pytanie, no, co na No, kurwa jego no. mać, przepraszam, że tak powiedziałem, ale no... Nie ma wiele szans, żeby zadać nie ma. pytanie, nie ma ogólnie w życiu, nie? Janiko jest niedostępnym człowiekiem i zawodnikiem ogólnie dla fanów. Znaczy, może ludzi bardziej ciekawi takie pytanie, niż wchodzenie w jakieś głębsze tematy, bo. To se wejdź te... na LOL prosa i sprawdź, czy Mianko zgrało. No tak, ostrasz. ale wiesz, ja myślę, że niektórzy ludzie, dla nich większą wartość będzie stanowiło to, że Janko spożartuje z nimi o serniku no i no też lubi no tak. sernik bez wody. No rady, ale jak... może i tak. Może i tak, no. może masz rację. Niemniej jednak, ja bym wolał właśnie taką. Może, nie, może masz rację, rzeczywiście, że co to za różnica, na jakie pytania anko odpowiadał. Ważne, że odpowiadał. Może tak jest, no. No, ale to niestety nie było do końca dla nas. Ale to taki typowy wywiad franczyzowy niestety, bo w każdym sporcie franczyzowym właśnie jak są e, rozmowy, to zawodnicy zawsze odpowiadają w podobny taki sposób. Taki Chyba bezjajeczny tak. zupełnie. W tak. jeden zawsze odpowiadają. Staraliśmy się w ten weekend, nie wyszło nam Ale w następny weekend przyjedziemy z poprawkami I na pewno będzie lepiej no jak, no jak ten, jak jakby już to był Rzeczywiście koniec kariery Tak jak tutaj teoretyzowałeś No to, no to pewnie by trochę odpalił Więcej mięsa tak Było na przykład takie pytanie to Nawet Nerwaryn trochę Trochę już nie wytrzymał nawet Było pytanie O współpracę z teammatami Jakoś taki zaczął bić, no, że z każdym teammateem, super jest, super. No nie, no, tutaj, fajny. tutaj to już przesadził. E... To już przesadził z tym A na cukierkowym. A anerw nerwary na to mówi już tak wprost. Na... Szczególnie uwzględniając, że panowie rozmawiają raczej ze sobą raz na jakiś czas. E... A na pewno z takim blondynem jednym dobrze się współpracowało. Chodziło tutaj oczywiście o Reklesa, dla tych z Was, którzy już zapomnieli, że panowie mieli okazję kiedyś występować razem. No Janko, no z niektórymi lepiej, z niektórymi może trochę gorzej, ale generalnie to no właśnie, zajebiście właśnie z każdym. No, no to teraz wam Piotruś przedstawił jak cała ta rozmowa wyglądała. No droga tak. Ja było. się czułem trochę jak z Sakiem Onilem, tylko nie było tam CCC. Szkoda, no, tak że Jankosowi nie dali jakiegoś tego. Tak, lokowania. Brandingu. Dobra by to no. było. Jankos, Jankos by przyszedł i mówi Coachingi z, z Jankosem, bardzo dobre dla mody. Jankosem, tak, leśniczówka z Jankosem bardzo dobre dla mody i przestępne ceny są. Tak. No, i każdy może mieć eee... tą leśniczówkę. No dobra, jakiś ten, <gry> jakieś ten. Jakieś podsumowanie leca na sam koniec? Odbył się. Odbył się. Eee... I dobrze, że już się skończył. Dobrze, że się skończył, bo eee, sezon. Eee, nie jakiś przesadnie ciekawy, powiedzmy sobie szczerze. Bywał mo był moment, w którym uwierzyliśmy, że może coś z tego będzie, ale. Niestety nie. Szybko to się wszystko odwróciło. Czy e, czytamy c pytania? Tak, 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 tak. Czekamy, czekamy, czytamy. Napisał nawet ktoś taki komentarz, że można napisać e, ogromny komentarz i tak dalej, e, a wy i tak przeczytacie. E, to, gdzie ktoś rzucił Marcin. A my po lajkach po prostu. Trochę tak, trochę tak. No, widzicie, Dobrze, niestety no to, takie no, o, prawo wolnego okay. rynku. No to teraz. To teraz w takim razie od teraz ja będę czytał różne komentarze. E, ogólnie. Hmm. Proszę, czytamy po jednym. Yy, ogólnie było tak, że dużo było komentarzy odnośnie e, tych ruchów transferowych. Ja tu spróbuję znaleźć jakieś takie, których ktoś się nastarał rzeczywiście napisać dużo. Yy. O, proszę bardzo. Dzień dobry, proszę o sprostowanie w następnym odcinku. Mianowicie geodeci to robią pomiary terenu i dzięki temu powstają mapy, natomiast minerały to geolodzy. Fraudalizmom mówię nie. To yy, pierwszy komentarz warty przeczytania Użytkownik Siema Podłoga1254. Ja przepraszam bardzo, ale panom ekspertom specjalnie z małej, to tych podróży po Węgrzech, Hiszpanii i po całej europejskości to się w głowach poprzewracało. Jakie Falcons? Jakie Gentlemen? Zamiast Twurołk <ścoughs> wchodzi Twurołk w ogóle. Wchodzi potężne, a przede wszystkim polskie. Zero Tenacity. rosterze Melonik, Jankos, Zwyro, harpun, trimbi. Na mocy Husarii wygrywają leca. Wszystkie 20 finałów, 50 splitów. <śmiech> <śmiech> A potem, jako reprezentacja Polski z orzełkiem na piersiach w rytmie Mazurka Dąbrowskiego, wygrywają olimpiadę. Wszelkie inne scenariusze to pseudoeksperckie rozwiązania, żeby tylko odcinek wydłużyć. 2025 to rok. Marcina Dobry komentarz, Sicario9011, e, <laughs> wiesz tak. A ja najchętniej zobaczyłbym Vitality skład z Akademii z Czajkiem i Daglasem. Czajek spokojnie da radę w leds, a Daglas ma już przetarcie z Helisangiem, więc stron Vitality biz na NakNako, Daglasem i Czajkiem zostaje, ewentualnie uzupełnić tym Healim, niech będzie ten Carzi albo Jopa. Brzmi to imo sensowniej niż cokolwiek z Linkasem, a ma więcej sensu niż odgrzewanie setny raz spleśniałego Niskiego. Ja myślę, że Vitality może pójść e, teraz już tak pod Olin e, roster e, z, hmm. z rookies. Maro 4412 T-Sport Championship Każdy może się tam poczuć jak Jankos Czyli jak? Odpaść na początku rywalizacji i potem oglądać zespoły z potencjałem. To jest też to, <laughs> może to jest tak dobry komentarz. wszystkich chętnych zapraszamy do opisu, bo tam znajdziecie link, żeby zapisać się na T-Sport Championship. Eee... Ale musicie korzystać tam z naszego linka. Dobra, ja czytam na koniec komentarz od matcy Gala, ale dziękuję za wszystkie komentarze, bo akurat pod tym odcinkiem były bardzo fajne. Przyjemnie mi się je czytało. Przedtem na Twittera tego Hugo, niestety nic o Hugolinie i dzieciach, ale było o Rookie of the Year dla Jackisa. Argumentując, że w ostatnim splicie wyglądał dobrze, a dwa poprzednie wyglądały gorzej niż Domas w Ultralidze. Śmiesznie, bo już się zapowiada flip mety na midzie, więc wszyscy zwiastujący sukces Jackisa będą zdziwieni jak Pikachu. Ale dobrze, idąc tą logiką, ja bym przyznał jakąś zaległą nagrodę dla Ewego z Team Heretics, bo na kasanty wyglądał dobrze. PS. Pokazuje to jednak jedna ciekawa rzecz. Stosując odpowiednią dozę odklejenia, można uzyskać efekt na Twitterze, że będzie mówił o Tobie cały świat. PS2. Jak widzę izmę, to mam wrażenie, że za każdym razem jak otwiera lodówkę, to boi się tego światełka, co się zapala. I PS3. Zamiast rok proponuję PSD! Mogliby dodać jakiś fajny tak, jak w PCS jest PSR Talon, to w Elicji PSZ Finger na pewno PetroDolary przetasowałyby trochę tę ligę. Ha, no tak, tylko czy PSD chce. Eee, dom podłoga Cruz pisze. Dzień dobry, proszę o sprostowanie w następnym odcinku, mianowicie Geodetti to robią pomiary terenu. Dzięki temu powstają mapy. Natomiast minerały to geolodzy. No już to czytałem, już to czytałem. Fraudalizmom mówią nie. To już Teraz, mówiłem, to, już to, teraz to przeczytałeś? To, nie, wcześniej, na samym początku. A, okej. Okay. I o, tu jeszcze jednego chciałem. Blachmalet, to właśnie komentarz, o którym wspominałem. Kiedy ty się produkujesz z komentarzem, nawet z kilkoma, oni czytają komentarze ze słowem Jankos. Naprawdę, panowie, ja pod tamtym filmem widziałem co najmniej 10 komentarzy wartych przytoczenia. No dobra, i ostatni komentarz. Lew de. Jak on się nazywał? Left de hook the body left hook to the body left hook to the body no. właśnie e, 7914 pisze kurwa ale się bałem że będzie sam barański dzięki Dave za uratowanie odcinka chujowy komentarz e, e, średni ale zobaczyłem tego użytkownika to stwierdziłem że dawno a. go nie było e, w sumie tak w sumie to prawda e, trzymajcie się e, pod spodem pod spodem macie link do TSport Championship zapisów a my jeszcze przypominamy że jeśli chcecie wygrać taką oto koszulinę od Daliorbanku, Banku, to wystarczy, że napiszecie, yy, co napiszecie? Yy, jaki, jaki team z Polaków może złożyć Team Heretics? A, Aha, no właśnie. ja też powiem jedną no, rzecz, słuchajcie, w tę niedzielę jest finał LCK, a będę go komentował na yy, Riot Games Play. O. Zapraszam pooglądać, jak czowi podnosi a. susty puchar A jak chcecie posłuchać mnie na kaście, to możecie wpaść w piątek na yy, scouting rancy, bo ja tam będę tak. bodajże z jaskierem. Okej, okay, to tyle od nas na dzisiaj. Ejka. Żegnamy